chrześcijańsko i po polsku. Zasługują na to świętowanie ci wszyscy, którzy w przeszłości walczyli, przelewali krew, oddawali życie, znosili los tułaczy, cierpieli w różnych miejscach, znanych i nieznanych do dnia dzisiejszego. Ale i za jednych, i za drugich dzisiaj zanosimy modły do tego, który w sposób szczególny nas umiłował. Tak, naprawdę w sposób szczególny nas umiłował. Kogo Pan Bóg miłuje, tego i krzyżuje. Stawia nam wymagania i stawia w dalszym ciągu. Tutaj brzmią nam w uszach słowa naszego świętego papieża, który powiedział, skierował na Westerplatte, szczególnie do naszej młodzieży, do tego pokolenia, które przejmie pałeczkę od nas starszych, żeby zastąpić godnie, szlachetnie. Nawet gdyby inni od was nie wymagali, wy sami od siebie wymagajcie. Dzisiaj ojczyzna nasza w tym momencie zdaje się w najbliższej przyszłości, tak się nam wydaje, chociaż nie znamy przyszłości. Nie wymaga od nas świadectwa krwi, ale wymaga świadectwa patriotyzmu na co dzień. W tym czasie, w tym miejscu, w tej rzeczywistości, żebyśmy wiedzieli i pamiętali, jeśli my sami sobie nie pomożemy, nikt nam nie pomoże. Jezusa, no.